Zobaczyłem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion. Objawienie 17:3. Tu jest kościół kontrolujący zwierzę w kolorze szkarłatu. Objawienie 13:4 mówi: i oddawali pokłon smokowi, nieświadomie oczywiście, za to, że dał zwierzęciu moc, która była zdefiniowana jako siła obowiązująca przez 1260 lat. Potem zadano jej śmiertelną ranę, a będzie panować ponownie na końcu czasów. Zdefiniowaliśmy ją zasadniczo jako katolicyzm. A także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I wszyscy kłaniają się tej dziwnej bestii, królowie tego świata i wielcy ludzie tej planety. Oddają jej cześć. Wielbią poprzez posłuszeństwo i poprzez otrzymaną moc, aby zajmować się różnymi sprawami. Interesujący cytat. Papiestwo, pizeityzm, jezuityzm. Do czego zatem dążą jezuici? Jak twierdzą, szukają tylko większej chwały Bożej. Jednak analizując fakty, okazuje się, że dążą oni wyłącznie do powszechnej dominacji. Widzicie, Rzym stracił powszechną dominację i reformacja protestancka była głównym problemem w tej kwestii. Głównym problemem. Oddali się bezwzględnie papieżowi, który bez nich nie mógłby istnieć, gdyż katolicyzm właśnie z nimi jest identyfikowany. Oddali się bezwzględnie rządzącym i dzierżą w dłoniach rewolucję. W ten sposób, czy to pod tą, czy pod inną nazwą, to oni rządzą światem. Jak widzicie, papiestwo ukoronowało się na władcę całego świata. Papież jest władcą całego świata. Tym samym święte rzymskie imperium roztacza swą władzę na całą planetę. Gdy spojrzymy na wiek rewolucji, zaczynając od roku 1750 aż do 1850, zobaczymy rewolucję amerykańską w roku 1776 i możemy zapytać prezydentów wtedy rządzących, jak myślą, kto jest odpowiedzialny za tę rewolucję. Następnie była rewolucja francuska, rok 1789, rewolucja hiszpańska, rok 1823, rewolucja polska, lata 1830 i 31, niemiecka i włoska rewolucja, rok 1848, w roku 1917 rewolucja rosyjska, a po niej nadszedł czas na wojnę, od roku 1914 do 1918, która to przy okazji umożliwiła rewolucję rosyjską. Potem nastąpiła II wojna światowa, od roku 1939 do 1945. To dużo konfliktów jak na tę planetę. Jakże wiele krwi przepłynęło na tej planecie jako konsekwencja tych rewolucji. I dlaczego? Ponieważ jedna władza zapragnęła kontroli absolutnej, a Biblia mówi: smok dał jej swą moc, taką, by każdy był poddany tej władzy, a nie żadnej innej. Spójrzmy na krótką chronologię. W 1717 roku mamy do czynienia z okresem strasznych komplikacji na tej planecie. Założono wielką lożę masońską Anglii. Anglia była cierniem w oku, a była to nacja protestancka, więc wielka loża masońska została założona, aby potajemnie infiltrować tę potęgę. Rok 1721. Pierwsza loża masońska została założona we Francji. 1731. Benjamin Franklin został wolnym masonem. 1738. Kościół rzymskokatolicki potępia wolną masonerię. Co za wspaniałe posunięcie. To się nazywa myślenie dialektyczne. Tworzysz organizację, potępiasz ją, jesteś członkiem tej organizacji, ale osoby z zewnątrz widzą, że się do owej organizacji dystansujesz, więc nie możesz ponosić odpowiedzialności za ich działalność. Widzicie, jakie to sprytne? Zważywszy, że w Watykanie istniały wszystkie te loże i wszyscy kardynałowie byli ich członkami, a nie plebs. Była to armia protestancka pod kontrolą jezuitów. Mieliśmy cały wykład na ten temat i teraz już wiecie, kto kryje się za tajemnymi stowarzyszeniami.
Około roku 1758 Sir Francis Dashwood założył klub Hellfire. Benjamin Franklin odwiedza Anglię w celu omawiania z Dashwoodem przyszłości kolonii amerykańskich. Rok 1768 Baron von Hund zakłada obrządek ścisłego przestrzegania, który jest 33 stopniem wolnej masonerii opartej na tradycji templariuszy. A następnie Fryderyk Pruski, Fryderyk Wielki, nie wiem co w nim było takiego wielkiego, niemniej jednak założył zakon architektów Afryki i używał tytułu Illuminati, aby opisać swoje neomasońskie loże. Tak w skrócie wygląda historia, którą śledzimy. Rok 1770. Benjamin Franklin został wybrany na wielkiego mistrza loży dziewięciu sióstr w Paryżu. 1771. We Francji została założona Wielka Masoneria Orientu. 1776 założono zakon Perfectibilitis lub Illuminati. Zwróćcie uwagę, że oni sami siebie nazywają perfekcyjni. Rozpoczyna się rewolucja amerykańska, tak więc od roku 1776 wszystko mieli przygotowane. Rok 1778 Piotr I założył tajemne stowarzyszenie. 1785 Wielki Kongres Masoński rzekomo uknął rewolucję francuską. W Bawarii zakazano działalności Illuminati, więc organizacja zeszła do podziemia. Rok 1789 rewolucja francuska, a 1794 konspiracja Illuminatów w celu obalenia Habsburgów, monarchów świętego imperium rzymskiego. Tym samym monarchie muszą ustąpić. Monarchie stały często w sprzeczności z zasadami zakonu jezuitów, dlatego zakazały działalności zakonu. Cóż, był to czas zapłaty. Nikt nie skazuje na publiczne potępienie siły kościoła rzymskokatolickiego. W roku 1816 John Adams napisał do prezydenta Jeffersona: czyż nie ma ich tu całych rojów, w tylu przebraniach, jak tylko może sobie przywdziać król? Cyganów, przebranych za malarzy, wydawców, pisarzy i dyrektorów szkół. Jeśli kiedykolwiek było stowarzyszenie, które zasługiwało na wieczne potępienie na ziemi i w piekle, to było to Towarzystwo Loyoli. Nie przebierali w słowach w tamtych czasach. Oto nowi jezuici. To jest cytat. Wszystko, co mówię, jest cytatem. Tak więc wielu pisarzy ostrzegało przed wielkim spiskiem jezuitów. Samuel Morse, pamiętacie, twórca kodu Morsa, pisał: autor podejmuje się ukazać, że spisek przeciwko wolności tej republiki, Stanów Zjednoczonych, jest teraz w pełnym rozkwicie pod panowaniem przebiegłego księcia Austrii Metternicha, który, wiedząc o niemożności unicestwienia kłopotliwego przykładu wielkiej i wolnej nacji siłą wojska, próbuje osiągnąć ten cel za pośrednictwem armii jezuitów. Szereg faktów i argumentów pozwalających potwierdzić istnienie takiego spisku zadziwi z takim samym niedowierzaniem jak nas każdego, kto otworzy tę książkę. Zatem są to ludzie, którzy, jak wierzyli w to prezydenci, kryją się za tymi spiskami. Sam prezydent Abraham Lincoln powiedział: protestanci zarówno z północy, jak i z południa z pewnością zjednoczyliby się, aby zniszczyć księży i jezuitów, jeśli dowiedzieliby się, jak księża, siostry zakonne, mnisi, którzy za dnia lądują na naszych wybrzeżach pod pretekstem głoszenia kazań ich religii, są niczym innym, jak wysłannikami papieża, Napoleona III, który był oczywiście znaczącym wolnym masonem, jak i innych despotów Europy, aby podkopywać nasze instytucje, zrazić serca naszego narodu do naszej konstytucji, naszego prawa, zniszczyć nasze szkoły i przygotować panowanie anarchii, jak uczynili to w Irlandii, Meksyku, Hiszpanii i wszędzie tam, gdzie są ludzie, którzy pragną wolności. To jest dość mocne oświadczenie. 50 lat Kościoła Rzymskiego. Ksiądz ojciec Cinqui był katolikiem, potem przeszedł na protestantyzm. Ta wojna nie byłaby możliwa bez złowieszczego wpływu jezuitów. Zbroczenie naszej ziemi krwią naszych najszlachetniejszych synów możemy zawdzięczać papiestwu. Abraham Lincoln, rok 1865, 16. prezydent Stanów Zjednoczonych, prywatne listy Lincolna, spalone przez jego syna Roberta, odtworzone przez Charlesa Cinqui, który był zaufanym człowiekiem prezydenta. W liście datowanym na 22 stycznia 1870 roku Mazzini pisał do Pike'a. Alfred Pike jest wysokiej rangi masonem, który napisał, nazwijmy to, podręcznik szkockiej wolnej masonerii.
powiedział, co następuje. Musimy pozwolić wszystkim federacjom rozwijać się jak do tej pory. Oznacza to, że musi to wyglądać, jak wyglądało na samym początku. Z ich systemami, ich władzami i różnym sposobem komunikacji pomiędzy wysokimi rangą osobami tego samego obrządku, zorganizowanego w sposób jak obecnie. Musimy jednak stworzyć super obrządek, który pozostanie nieznany, do którego powołamy tych masonów wysokiego szczebla, których sami wybierzemy. Jeśli chodzi o naszych braci w masonerii, mężczyźni ci muszą być zaprzysiężeni w najściślejszej tajemnicy. Przez tenże najwyższy obrządek będziemy sprawować rządy nad wolną masonerią, która stanie się międzynarodowym centrum, tym potężniejszym, ponieważ nieznane będzie jego przywództwo. Albert Pike napisał list do Mazziniego datowany na 15 sierpnia 1871 roku, w którym propagował nowy porządek światowy. Porządek, w którym wszystkie narody były pod kontrolą centralnej organizacji. By to osiągnąć, snuli plany i można przytoczyć wiele cytatów. Tak więc podaję kilka przykładów, gdyż wielu może powiedzieć: nie wierzę w to, nie wierzę w tamto. Poniżej podane są odniesienia, a będą odniesienia także na innych slajdach, gdyż pochodzą one z różnych źródeł. Powiedział on, a było to, nawiasem mówiąc, na wystawie w Muzeum Brytyjskim i można było to tam oglądać aż do czasu, gdy zostało zabrane. Pierwsza wojna światowa miała na celu obalenie carów Rosji, protektorów prawosławia i stworzenie ateistycznego państwa komunistycznego. Czy tak się stało? Tak. A było to zapisane na długo przed tym wydarzeniem. Na długo przedtem. Było to napisane w roku 1871, a wojna wybuchła w roku 1914. Druga wojna światowa. To zostało napisane również na długo przed tym wydarzeniem. Zapoczątkowana między Wielką Brytanią a Niemcami. Celem było wzmocnienie komunizmu i antyteza dla kultury judeo-chrześcijańskiej oraz powołanie do istnienia państwa syjonistycznego w Izraelu. Czy tak się stało? Tak, rzeczywiście, po tej wojnie państwo Izrael w jego obecnym kształcie zostało przywrócone pod protekcją brytyjską. A potem dość interesujące, trzecia wojna światowa, wojna Środkowego Wschodu, w którą uwikłany byłby judaizm i islam, rozprzestrzeniająca się na inne narody. To fascynujące. Czy to jest na tych kartach? A jak myślicie? Oczywiście brzmi to, jakbyśmy byli na właściwym tropie. A tu mamy kolejny cytat, na wypadek, gdyby komuś nie podobał się poprzedni. Mazzini razem z Pike'iem opracowali plan trzech wojen światowych, tak, że w końcu każda nacja będzie gotowa zrzec się swojej narodowej suwerenności na rzecz rządu światowego. Pierwsza wojna była końcem reżimu carskiego w Rosji. Druga wojna pozwoliła na kontrolowanie Europy przez Związek Sowiecki. Trzecia wojna ma mieć swój początek na Środkowym Wschodzie między muzułmanami a Żydami i ma mieć swoje zakończenie w Armagedonie. Interesujące. W jaki sposób chcieli do tego dojść? Przeczytajmy, co Albert Pike pisał o tych wojnach i jak wojny te miały być wywołane. Pisał: powinniśmy uwolnić nihilistów i ateistów, tak więc niszczycieli i ateistów. I powinniśmy sprowokować groźny kataklizm socjalny, który w swoim tragizmie pokaże jasno wszystkim nacjom efekt ateizmu absolutnego, pochodzenie okrucieństwa i najbardziej krwawe wzburzenie. Wtedy wszędzie obywatele zobligowani do obrony samych siebie wobec mniejszości rewolucjonistów wytępią niszczycieli cywilizacji, jak i tłumy rozczarowane chrześcijaństwem. Otrzymają czyste światło poprzez powszechną manifestację czystej doktryny Lucyfera. Zniszczenie chrześcijaństwa i ateizmu. Obydwa zostaną pokonane i zniszczone w tym samym czasie. Ależ to sprytny plan. Tak więc ścierają się dwa systemy, które tworzysz, jeden przeciwko drugiemu. Stwarzasz ateizm jako antytezę dla kultury judeo-chrześcijańskiej. Mamy zatem dwa systemy, które się ścierają, a potem poza nimi tworzysz nowy porządek świata, w którym będzie nowa religia, która jest dalece bardziej ezoteryczna i właściwie jest czcią oddawaną szatanowi. Czy to nie jest przebiegły plan? No cóż, to było bardzo udane. I oto dlaczego Ordo ab Chao, czyli porządek z chaosu, jest to wers, którego używa wolna masoneria. Jest to jeden z ich dokumentów, pamiętacie, który sfotografowałem w loży masońskiej.
lodge. And Weishaupt is the father of Jacobinism. Weishaupt, ojciec Jakobinizmu. Pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, analizując rozdział 11 Objawienia. A Jakobinizm był siłą popierającą rewolucję francuską ze szturmem na Bastylię pod przewodnictwem wolności, z boginią rozumu, która została wprowadzona na tron zamiast chrześcijaństwa. Tym samym chrześcijaństwo zostało usunięte i nastały inne rządy. Monarchię odsunięto od władzy, a Ludwik XVI oraz jego żona zostali ścięci. Następnie głowę straciła Maria Antonina, a to definitywnie zakończyło monarchię jako system. Następnie Robespierre, który prowadził klub Jakobinów, wprowadził rządy terroru, dorównując w swoim rozlewie krwi i przemocy temu, co widzimy dziś. Wielkim filozofem rewolucji francuskiej, można o nim tak powiedzieć, był Voltaire. W jakiejkolwiek encyklopedii Brytanika znajdziecie informacje o tym, kim był Voltaire. Był jezuitą. Powiedzą oczywiście, że był on zbuntowanym jezuitą, który porzucił Kościół rzymskokatolicki, aby wypowiadać się przeciwko niemu. Nie, nie, nie. On po prostu grał swoją rolę i to w sposób perfekcyjny. Wtedy stworzyli antytezę. Pamiętacie przyrzeczenie, jakie składa jezuita? Będę działał tak długo i będę robił to tak doskonale, aż w efekcie matka Kościół wygra. No cóż. Trzymając pióro, można prowadzić wojnę. Kontrakt socjalny. Człowiek narodził się istotą wolną, a wszędzie, gdzie przebywa, jest w kajdanach. Człowiek myśli o sobie, że jest panem nad innymi, lecz jest bardziej niewolnikiem niż tamci. To prawda, ale co jeśli to ty stworzyłeś niewolnictwo w celu stworzenia nędzy, celem stworzenia rewolucji? Czy to nie jest możliwe? Tak więc filozofowie zebrali się razem i spisali nową konstytucję dla tej planety, nazywając ją Prawa Człowieka. Deklaracja Praw Człowieka, rok 1798. Deklaracja Praw Człowieka. Macie wszystko widzące oko Lucyfera, macie węża z własnym ogonem w ustach, węża dającego życie, węża wieczności. Tu widzimy na końcu włóczni małą, śmieszną czapkę jakobińską. Spójrzmy na całość. Widzimy wiązkę kijów związanych razem, które nazywają się jak? Pamiętacie, jak je nazwano? Fascia. Kije związane razem. A na szczycie fascii widzicie małą, śmieszną czapkę, która jest czapką jakobińską. I oto jak ona wygląda. Jest to lepsza wersja tej czapki, zwana również jako czapka frygijska, noszona kiedyś w starożytnym Rzymie przez wyemancypowanych niewolników jako znak ich wolności, a która została zaadoptowana w czasie rewolucji jako czerwona czapka wolności. To jest to, co chcą, żebyście usłyszeli, to jest dla plebsu. Pozwólcie, że powiem wam, jak jest naprawdę. To jest Bóg Mitra. Tu go widzimy. Pogromca byka. Używa psa, węża i skorpiona, trzymającego się delikatniejszych części byka. I niszczy byka nieczystymi zwierzętami. To jest wojna przeciw Chrystusowi. Spójrzmy na slajd. Jak wygląda jego czapka? Jest to czapka frygijska. Jest to więc mitraizm. A katolicyzm jest mitraizmem. Mitraizm był religią Persji, była to religia Rzymu i to jest religia Kościoła rzymskokatolickiego. Jest 7 stopni mitraizmu. Najwyższy stopień to ojciec. A potem mamy kongregację. Kto w Kościele katolickim ma kongregację i jest nazywany ojcem? Ksiądz, zgadza się? A on mógłby być członkiem rozmaitych grup, a to katolickim księżom wolno. Mogą oni być jezuitami, franciszkanami, dominikanami, mogą być również członkami różnych innych zakonów. Syriusz Wielki był pierwszym, który wydał kartę praw człowieka. Wróćmy do objawienia. Teraz została zadana rana śmiertelna, jak omawialiśmy w rozdziale 11. Powtórzmy tylko dla odświeżenia waszej pamięci. 21 lutego 1798 rok. Papież Pius VI zdetronizowany przez Napoleona. Jego pierścień zdjęty z palca. Potem zmarł na wygnaniu. Pomyślcie o tym. Jeśli Napoleon był wolnomularzem, to pod czyją był kontrolą? Oczywiście pod kontrolą zakonu jezuitów. W takim razie kto wysłał Napoleona do Rzymu, aby uwięzić papieża? Zakon jezuitów. Dlaczego?
No cóż, dużo o tym myślałem. Wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego jest wiele zakonów, w których nie zawsze panowała perfekcyjna harmonia. W rzeczywistości zakon jezuitów powoli przejmował kontrolę nad wszystkimi zakonami. Rycerze maltańscy, dla przykładu, na pewno nie oddali swojej władzy, ale teraz ulegli jezuitom. Dominikanie byli na ścieżce wojennej z jezuitami. Dla przykładu, papiestwo zabrało jezuitom inkwizycję i przekazało ją Dominikanom, co spowodowało ogromne napięcie. A w rewolucji francuskiej to zakon Dominikanów został zniszczony, nie zakon jezuitów. Oni kontrolowali sprawę. Tak więc było kilka kwestii w samym Kościele, które musiały zostać rozwiązane, aby całkowicie uzyskać kontrolę sytuacji. Było nawet tak, że na Soborze Trydenckim wielu rzymskich katolików wstało i powiedziało: słowo i samo tylko słowo. Proszę nie myśleć, że w Kościele rzymskokatolickim wszystko było zawsze tylko negatywne względem słowa. Nie. I Marcin Luther musiał mieć również na to wpływ, a wielu było takich, którzy nie byli zgodni. Tak więc Kościół sam w sobie potrzebował czystki. A następnie pojawił się inny problem. Ten problem to reformacja, która wskazywała na Rzym jako na antychrysta. Skoro reformacja nazywa Rzym antychrystem, w takim razie każdy ruch, który wywodzi się z Rzymu, będzie widziany jako co? Jako podejrzana sprawa. Zatem dlaczego nie zniszczyć papiestwa pozornie? Potem je wskrzesić, w tym samym czasie dokonać czystki wszystkiego, co jest przeciw, a następnie wskrzesić je jako ostateczną potęgę, mającą tę organizację pod całkowitą kontrolą. Czy to ma sens? To byłaby sztuczka. A wszystko, co wydarzyło się potem z tym słabym, małym papiestwem, było ignorowane. Nie może to pochodzić od nich, to musi przyjść spoza nich. W ten sposób działają tajemne stowarzyszenia. Nie działają otwarcie. Zobaczmy, co się dzieje. W roku 1804 papież Pius VI jest świadkiem Napoleona, koronującego siebie samego na cesarza. W roku 1808 Napoleon przejmuje Watykan, tak więc Rzym się uniżył. W roku 1848 Mazzini atakuje Rzym, a papież Pius IX jest na wygnaniu. Państwo papieskie odchodzi. Tak więc potęga ta odeszła. Protestanci w dosłownym tego słowa znaczeniu odetchnęli. Niebezpieczna sprawa. Berthier dokonuje aresztowania papieża. Weishaupt i jego towarzysze jezuici odcięli wpływy finansowe do Watykanu, rozpoczynając i przewodząc rewolucji francuskiej, kierując podbój Napoleona na katolicką Europę, a w efekcie pozwalając Napoleonowi na wtrącenie papieża Piusa VII do więzienia w Awinionie, aż do czasu, gdy wyrazi zgodę, zwróćcie uwagę, jako cenę swojego uwolnienia, by reaktywować zakon jezuitów. Zakon ten był zakazany, nawet w Kościele katolickim, wyobraźcie sobie to, więc działalność prowadzona była w podziemiu. Ta wojna jezuitów, lub może celowo został zakazany, aby sprawić wrażenie wojny. Nigdy nie wiadomo, ludzie ci są znakomitymi kłamcami. Ale to już historia. Tak było. Wojna jezuitów z Watykanem zakończyła się kongresem wiedeńskim i sekretnym w 1822 roku traktatem werońskim. To cytat. Wszystko, co mówię, jest cytatem. Niczego nie wymyślam. Po uwolnieniu papieża Piusa VII z napoleońskiego więzienia przywrócił on oficjalnie zakon jezuitów bullą papieską. To jest najmocniejsze słowne oświadczenie, jakie papież mógł wydać. W roku 1814 papież ten dodał w bulli: jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek próbował będzie znowu znieść je, narazi się na oburzenie wszechmocnego Boga i świętych apostołów Piotra i Pawła. Tak więc mogłoby to być przebudzenie. Mogła to być gra, mogło to być prawdziwe. Jakakolwiek byłaby to sytuacja, nigdy nie dowiemy się prawdy, aż do czasu, gdy pewnego dnia kurtyna zostanie odsłonięta. Wolność religijna dla wszystkich. Rewolucjoniści na ulicę.